Wow. Dwa dni tutaj szliśmy, tak fizycznie było trudno, upał nam wczoraj trochę dokuczał, ale we wspólnocie jest fajnie i mieliśmy intencje, modliliśmy się, śpiewaliśmy. Chwała Panu. Dzisiaj wyruszyliśmy o 6 rano, pogoda nam sprzyja, Pan Bóg nam błogosławi i w związku z tym też jesteśmy dzisiaj na Jasnej Górze szczęśliwi, radośni, z wszelkimi intencjami, troskami swoimi, ale też wdzięcznością za to, co posiadamy, co mamy. Kierowaliśmy ruchem, pomagaliśmy tu po prostu księdzu proboszczowi, żeby to jakoś wszystko ogarnąć. Na szczęście się wszystko udało, dotarliśmy. No pewnie każdy niesie jakieś swoje intencje, ale w czasie pielgrzymki właśnie mówiliśmy dużo o potrzebie obrony małżeństwa i rodziny, bo jest wielki atak taki systemowy i to myślę jest nasza naczelna intencja, żebyśmy w mocy Ducha Świętego właśnie chronili, bronili świętości rodzin, małżeństwa. Ja idę pierwszy raz z Radomskiem. Radomsko dzieli się na 3 części. Ta ostatnia część to są tak zwani laskarze. To jest jedyna taka grupa w Polsce. Laski używają jak, nie jako podpory, chociaż w drodze też, ale jako instrument muzyczny. Boga wciąż w szkole. Godzina kwietnień pracy dnia. Kiedyś były grupy i zawsze jako ostatnia grupa w pielgrzymkach szli mężczyźni, sami mężczyźni. Na przodzie szła młodzież męska, później szła młodzież żeńska, później szły taka mieszana, a na końcu szli mężczyźni. I z tej grupy powstała właśnie grupa laskarzy. To już lata są ho, ho, ho i jeszcze troszkę. Od nas wyszedł, od nas, od mężczyzn, od nas. Bośmy wszyscy chodzili z laskami dawniej i od tego wyszła się ta inicjatywa, żeby trzymać tą tradycję męską, jak to się mówi na końcu, ze śpiewem takim. Błogosław słodka Pani, błogosław wszelki stan. Moje intencje są przede wszystkim za rodzinę, za nas samych, za wszystkich pielgrzymów, za tych, którzy nie mogli pójść, którzy chorują. Mam przyjaciół, znajomych po udarach, za nich też się modliłem. I za całą moją rodzinę i za wszystkich, którzy potrzebują miłosierdzia i modlitwy. Zawsze idziemy pięknie, ze śpiewem, z uśmiechem, proszę, wszystko się śmieje na ustach, nikt nie płacze, nikt się nie martwi, że go nogi bolą. A teraz żeby szli 2 dni, bo tak to zawsze chodziliśmy 1 dzień. Ale ze względu na te roboty na drodze, no to szliśmy na 2 dni. Ale pięknie, wspaniale, daj Panie Boże, żeby jak najwięcej. Tu kolega ma 82 lata, tam idzie po poważnej operacji, proszę, idzie. Miał nie iść. Mówi, nie, w domu będzie gorzej jak tu.
Także najlepszego życzymy, no, od całej naszej grupy tu wszystkim. A